Co pan sądzi o obecnych poglądach Chojeckiego? Nie znam, nie oglądam, czasem coś państwo podsyłają, więc odnoszę się do tego, jak widzę, na pozycję kodu przechodzi, a tak martwił się, że kodziarstwo z czasem będzie nabierało zwolenników. No, prorok czy co? Dziś Chojecki domagał się dymisji Czarnka. Co pan na to? No, widzę, że stan się pogarsza. Chojecki za epidemię obwinia Kaczyński. Nie wierzę. Obwinia Kaczyńskiego. Twierdzi, że nie poradził sobie z walką z wirusem. Co pan na te słowa? Moi drodzy, znacie moje zdanie na ten temat. Jak się pierdzi w fotel, jak Ferdek Kiepski, to jest się ekspertem od wszystkiego. Ja tym tak pierdzą w fotel i gadają do kamerek, radzę wystartować raz w wyborach. Wystartujcie raz w wyborach jakkolwiek, na radnego dzielnicy. Błagam was, ruszcie dupę, przewierzcie te bąki, wystartujcie raz w wyborach, zanim zaczniecie krytykować kogokolwiek. Z pozycji zapierdzianego fotela każdy z was jest chińskim mandarynem, a tak naprawdę jesteś tylko zwykłymi pierdziuchami fotelowymi. Przepraszam, się uniosłem, ale ilość materiału, jaki proponuje nam internet, pokazuje jasno. Im większy pierdziuch fotelowy, który w życiu nie wystartował w wyborach, tym ma więcej do powiedzenia. Nie mówię tylko ad personam. Przyjmujcie taką zasadę. Ktoś, kto chce z kimś dyskutować, niech mówi, ile razy wystartował w wyborach. Z jakiej partii? Czy to się wiązało z karierą, czy tylko kłopotami? W ten sposób zweryfikujecie tych, że tak powiem, komentatorów internetowych, mówiąc oględnie. Czy wybory